Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście Bieganie Women. Ze mną, jak zwykle, Kasia Zawistowska i Asia Jóźwik. Do dzisiejszego podcastu zaprosiłyśmy kobietę, influencerkę, biegaczkę. Chociaż zaraz się dowiemy od jakiego czasu. Podróżniczkę, aktorkę. O! Co? no Właśnie! Właśnie, tutaj daję sobie znać, żeby, żeby ją przedstawić. I z, z naszą gościną, oczywiście, przyjechał pies. Klucha. Tak. Cześć Agata. Cześć. Miło mi. Dziękuję za zaproszenie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest podwójna premiera. Po pierwsze twojego pierwszego w życiu podcastu i dla nas premiera, ponieważ nigdy jeszcze w naszym studiu nie było psa. Mhm. Tak, bardzo chciałabym. to ważny dzień. Bardzo chciałybyśmy, żeby, na, żeby tutaj usiadła z nami na, na fotelu. Mamy nadzieję, że da się namówić. mówić. Hej, hej, klucha, dasz się namówić? Jak na Wigilii jest przygotowane miejsce, zobaczymy, czy zasiądzie. Tak. Klucha? klucha. Tak, Możemy tak, spróbować. To jest no, pierwszy dobrze, podcast. Dajmy dobrze. się rozkręcić. Spokojnie, Spokojnie jeszcze chwilę będziemy tak. gadać, więc, więc tak, oh. dajmy jej czas, niech się oswoi. Partnerem podcastu bieganie.pl Woman jest New Balance. Powiem Wam, że dziewczyny, ja mam delikatnego stresa a propos tej premiery. Zobaczymy, jak wyjdzie. To jest w ogóle niesamowite, bo Ty jesteś kobietą o szerszym uśmiechu, niż yy, posiadasz twarz. <grym> mówisz ciągle dużo i robisz bardzo dużo fajnych rzeczy. Więc myślę, że to po prostu. Popłyniemy. Tak. No, no właśnie, dobra. to co wspomniałam, jesteś aktorką, jesteś influencerką, jesteś bardzo dużo w internecie, a mówisz, że masz lęk przed kamerą, przed mikrofonem. Mm -hmm, jak to jest? udzielaniem wywiadów. Okej. Okay. No, um, jak to? No, ja sama nie wiem, jak to działa, ale faktycznie um, wycierzyłam sobie w takiej swojej komfortowej bańce. Odgrywanie roli to jest nauka tekstu, e, później nagrywanie na YouTube'a. To też jest forma swojej bańki, którą sobie stworzysz. Influencer, marketing. Influencer po prostu ogólnie e, szeroko pojęty. Ym, odgrywasz sobie. No już słychać nawet, że się stresuje, nie? To się wytnie. Dobra, to jak, jak tam ci minął dzień? Pogryjmy, dobra, idźmy trochę niżej. Co tam? Ym, nie, no dobra, kontynuujmy. <grym> e, tworzysz sobie wokół siebie taką wygodną bańkę i. Jakoś dla mnie udzielanie wywiadów jest wyjściem ze swojej strefy komfortu. A ty tak chyba przynaj... lubisz wychodzić z tej strefy. Dopiero się uczę wychodzić ze strefy komfortu. Od I jakiego te... czasu? No od niedawna. <laughs> um, no. A co cię do tego skłoniło? Dlaczego chcesz z niej wyjść? Bo zauważyłam, że jeżeli stoję w miejscu, to tak naprawdę się cofam, a wychodzenie ze swojej strefy komfortu jest bardzo rozwijające. Hmm. Zastanawiam się, czy, czy do tego też należy piekanie, właśnie przez, przez które się poznałyśmy. Tak, Dzięki. no właśnie. <noise> Dzięki któremu, tak. No zdecydowanie. Asia, nie wiem, czy ty kojarzysz, ale <noise> jak byłam na WF, ja, to ja mocno za ciebie trzymałam kciuki. Ty wtedy startowałaś w Rio. Mm. I no, <noise> no, ja byłam twoją fanką. A Boże, teraz, słuchaj, patrzy, jak się tutaj. Nasze losy potoczyły, że się spotykamy przed wspólnym stołem. I to jest dla mnie niesamowite. No, to, jest Asia, tam jest to, jest, to jest super miłe, bardzo, bardzo dziękuję. Fajnie. Y, poznałyśmy się dzięki bieganiu, bo napisałaś do mnie wiadomość, gdzie są te treningi NBC, tak. bo ja bym chciała przyjść i z wami pobiegać. Mhm. I to też było tak w sumie szalona wiadomość. Ma na maksa spontaniczna, bo ja byłam w trakcie nagrań, mówię sobie po obejrzeniu Twoich stories, jak zwykle full energii, bieganie, a też bym tak chciała, nie? Do tej pory biegałam sama. Z chęcią bym dołączyła do jakiejś grupy. No i spontaniczna wiadomość, Asia, gdzie, kiedy? Mów, czy mogę dołączyć? Pewnie śmiało wbijaj, nie? No, no i kiedy? W lutym, pod koniec lutego dość niedawno kilka miesięcy temu dołączyłam tak, ja już widzę taką biegaczkę na tych grupach treningowych taką, która już spoiła wiele osób i już z tego co mi powiedziałaś, już jeździcie razem na jakieś zawody opowiedz sam o tym, jak to jest to naturalnie wyszło i w sumie to nie ja spoiłam, tylko ty nas spoiłaś bo ja przyjechałam na ten pierwszy trening, kompletnie zielona nie mam bladego pojęcia na czym polega tempo Tętno, jak to wszystko ze sobą połączyć? W jakim tempie biec, żeby, no właśnie, wiecie, jakieś mieć swoje pierwsze osiągnięcia? Totalnie zielona. Przepraszam, Asia... ale klucha właśnie. Ona Próbuję wykopać dziurę, żeby wejść, zejść piętro niżej. Chodź tu, kluchol. No chodź tu, słońce. Opowiedz nam. Będzie, opowiedz nam o tym, jak to się jeździ w takim ładnym... A ona też lubi biegać. Oj, to o, tym, jest o, to też zapytamy. Konkurentka moja. Ale wróćmy do tego zespolenia, bo to, e, tak. tak. No i przeszłam na te zajęcia, a się tak na mnie patrzy i tak... Wiesz co, ty sobie biegnij 5-0 tutaj z ekipą. A ja tak... Dobra. <laughs> no i tak akurat się fajnie złożyło, że ta ekipa... No, Złapaliśmy wspólny vibe. I Ale ty tamtej... ich kompletnie nie znałaś? Nie, kompletnie. Ale jakoś szybko minęło od tego pierwszego spotkania do założenia my grupy czatów. I tak rekreacyjnie zaczęliśmy sobie chodzić na jakieś biegi, na piąteczkę, na półmaraton. No i lecimy do przodu. Nie wiem, bo, bo w sumie półmaraton tak rekreacyjnie to brzmi abstrakcyjnie, bo, bo no ja wiesz, wiem. to jest 21 km. No ja wiem ale... Um, ale poczekaj, musimy to teraz usystematyzować. Tak, Czy ty zaczęłaś biegać w lutym? Jakby, że, jakby pierwszy raz y, stwierdziłaś, będę biegać? Czy ty wcześniej sobie też rekreacyjnie biegałaś, a od lutego biegasz z grupą NBRC? Hmm, zaczęłam biegać tak intensywnie na zdrowie, na zdrowie kruha. Kruha. <noise> Zaczęłam biegać <noise> intensywnie w styczniu. Tylko sama. No i stwierdziłam, że fajnie właśnie mieć ekipę, żeby mieć też punkt odniesienia to jest to, co cię wypchnie z domu też. Ta, to też, bo zimą no wiadomo, jakie mhm. są warunki na zewnątrz, niesprzyjające, czasami się nie chce, a hmm, ekipa motywuje. Właśnie myślę, że należy do małego grona osób, które decydują się, no, żeby rozpocząć bieganie w styczniu, wtedy, kiedy jest zimno, mróz, <grym, szybko, <grym, szybko robi się ciemno. Generalnie no nie zachęca pogoda, żeby wychodzić, no. a ty mówisz, e, zrobię na przekór, idę. Tak, ale wiecie, dziewczyny, styczeń, a w szczególności pierwszy <grymian> dzień, to jest dzień zmian i nowy o. rok, nowa ja, zaczynamy. Ja tak spędziłam pierwszy stycznia, wyruszyłam pobiegać i tak pomyślałam sobie. Ponownie na zdrowie, prawda, prawda? Zgadza się. <grymian> Kicha. No <bocha. grymian> Jak chcecie, przepraszam, taka mała pauza. Jak chcecie, ja mogę ją gdzieś ulokować w jednym miejscu, żeby nie szeleściła, nie wiem jak będzie zbierać mikrofon. Myślę, że mamy przebitki do tego. Dobra. Damy radę. Dobrze, no to wracając. Tak. Nowy rok, nowa ja. Wyszłam sobie rekreacyjnie pobiegać, słuchawki w uszach i miałam takie dobre nastawienia. Ile przebiegnę, tyle przebiegnę. Ja po prostu chcę się odstresować, dobrze nastroić i przebiegłam około dziesiątki i wtedy coś tak przeskoczyło, ale to jest proces. Um, zaraz o tym opowiem. Um, Przeskoczyło mi w głowie, że chciałabym właśnie mocniej, intensywniej, no i przebiec maraton. To jest taki mój cel. Um, a skąd to się wzięło? No bo pytałaś, czy zaczęłam biegać od. Lutego, czy mm, gdzieś tam miałam wcześniej epizody z bieganiem. No, ja ogólnie bardzo aktywny tryb życia prowadzę. E, I w podstawówce już biegałam, tylko że to były takie sinusoidalne życie. Mhm. E, moje właśnie epizody z bieganiem. E, w podstawówce się mocno napaliłam, zaczęłam biegać, i pamiętam, że jeszcze wtedy mm, byłam młoda, niepełnoletnia. Mama mi nie pozwalała wieczorem wychodzić po odrobieniu lekcji, bo to już było późno, no i zaczęłam sobie ćwiczyć na klatce schodowej no i później zauważyła, że no, trzeba tę moją energię gdzieś spożytkować, zapisała mnie na zajęcia crossfitowe w Pałacu Kultury i później już z czasem jak już nabrałam wieku to zaczęłam sobie wychodzić na wieczorami na taką moją pobliską górkę pod domem. No i tam biegałam. I to był mój taki epizod podstawówka gimnazjum. Później się wyprowadzi studia, wyprowadziłam się z Warszawy, tam zapomniałam na chwilę o tym biegu i znowu wróciłam. No więc już tak gdzieś tą styczność z bieganiem miałam, ale nigdy na poważnie. I ten maraton zrodził się, ten pomysł maratonu zrodził się niedawno. Żeby właśnie przełamywać swoje słabości, przełamywać swoje lęki i yy, też żeby się sprawdzić. Ile mogę, ile wytrzymam? Przekraczanie swoich barier, taki wiecie. <grych> a czy już ustaliłaś sobie, kiedy pobiegniesz ten maraton? Mhm. Masz deadline? E, w, warszawski maraton to jest. No, wreszcie, nie chyba, nie? To już mhm. ta jesieni. No, ale z połówką to było też zabawne. Mm. Wracam, w lutym się zapisałam. Yy, Boże zapisałam, co ja gadam. Yy, w lutem przyszłam do was na trening. Byłam kilka razy na treningu. Zdążyłam się fajnie już rozbiegać, nie wiem, tak 5-6 razy. Wpadłam do was. Później pojechałam, poleciałam w podróż do Afryki, wracam. I ta moja ekipa, nie, pyta się, czy lecę z nimi na połówkę. Ja tak chwilę się zastanowiłam: no skoro chcę zrobić maraton, no to okej, no spróbuję połówkę. Zobaczymy, jak wyjdzie. I wiecie, zdecydowałam, zapisałam się, a później zaczęłam rozkminiać. No, okej. Okay. Przebiegnę połówkę, już tam jakieś doświadczenie, wprawdzie w trekkingu mam wcześniej, moim punktem odniesienia były długie trasy piesze, robiłam 30-50 km dziennie na, na jakichś tam trekkingowych wypadach, więc wiedziałam, że jakąś wytrwałość mam i wiedziałam, że dam radę na tej połówce tylko w swoim tempem, najlżej <grym> wiecie, będę sobie robić przerwy i ja w ogóle nie miałam pojęcia, że są jakieś ograniczenia czasowe. No i tak, zapisałam się na tę połówkę, A później patrzę, muszę zmieścić się w trzech godzinach. I ja takie oczy szerokie robię, mówię, no nie, ja już sobie założyłam, że przebiegnę, ale w swoim tempie, nie? Żeby nikt mi tu nic nie narzucał. I znalazłam kalkulator obliczeniowy i takie przerażenie w oczach. Co ja się wkopało mnie? No ale no, fajnie poszedł. Ale przykładasz trzech godzin, a przebiegłaś ten półmaraton w dwie tak, no. 2.18? Nie, dwa. 2 godziny. A brutto tam było, nie? Bo po starcie jeszcze długo staliśmy mm -hmm. w tym wąskim takim tak. korytarzu, zanim się każdy rozbiegnie. To absolutnie nie było się czego bać. Strach ma wielkie oczy. Strach ma wielkie oczy, ale ja się o tym przekonuję już od, od dłuższego czasu, nie? No to, to co teraz robię w swoim życiu, to jest bardzo rozwijające i właśnie mm, dochodzi do mnie tak w praktyce, nie? To, co powiedziałaś, że strach ma wielkie oczy. Na no, wielu płaszczyznach. A co robisz teraz w swoim życiu? <grym> eee, ten <grym> śmiech jest taki... No dobrze. Eee, żyję, tak pełnią życia. Bo sobie obiecałam też, że nie chcę żyć, tylko przeżyć życie tak intensywnie, wiecie? Więc się łapię w wielu wielu fajnych rzeczy, póki mam zdrowie, jest mam siłę, jest ta młoda, no. A a kiedy... po, po... Przepraszam, że tak. Były mm. I... <vagy> kamyknucze. <crazy> tak, często się Tak, chodzimy sobie w zdanie. Dobra, twoja kolej. Naprawdę? Yes. Ale Oddań. dziewczyny, odstresowałam się, widzicie? Nie, yes. jest różnica. Yeah. <laughs> Tana, <bo wiary. laughs> Te pierwsze zdania były takie, y, 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 słychać stres w głosie, ale no. już. A jak Na początku jest ciężko, a potem w miarę z upływem czasu wszystko jest łatwiejsze, tak jak z naszym podcastem, no Jak ze wszystkim w życiu. No bo ja ci chciałam, agol, agol, jak będę ja to, no. tak mówić. Dobrze. Ja ci chciałam powiedzieć, jak się wchodzi na twój Instagram i mhm. poznaje się ciebie. To ja na przykład oglądając wszystkie Twoje rolki, to ja siedziałam uśmiechnięta, szłam uśmiechnięta i to mówię, miło. Boże, jaka ta dziewczyna jest fajna, chcę ją poznać. I super, że jesteś u nas w podcaście. I jak mówisz, że żyjesz pełnią życia, to rzeczywiście wchodzi się na Twój Instagram i chce się robić te wszystkie rzeczy. Chce się przeżywać to życie właśnie tak głęboko i, i intensywnie, i dużo, i jeszcze i więcej, że ty to robisz. Nie wiem, czy to robisz. Y od, nie wiem, od kiedy są te rolki, ale ja wszystkie, które obieczałam, to po wszystkich chce się robić rzeczy. No to dziękuję, to mi miło. A ja, Udałam, a ja miałam to pytanie, właściwie wracam do początków. Kiedy pojawiła się u ciebie taka myśl, że, że chcesz korzystać z życia? No bo wielu z nas jednak prowadzi taki bardzo statyczny tryb życia, że jednak praca, potem kanapa, serial, idziemy spać. I znów następnego dnia śniadanie do pracy, nawet śniadanie w czasie podróży do pracy, i tak dalej, i tak dalej. Ty zupełnie inaczej żyjesz. Pokazujesz, że można inaczej. I kiedy to się u Ciebie pojawiło, że, że chcę pokazać, że, że można inaczej? Kiedy, kiedy zmieniłam nastawienie do swojego życia, to było jakieś dwa lata temu. Bo wcześniej żyłam takim trybem <grym> zaplanowanym. Wszystko miałam od linijki zaplanowane. Taki szablon sobie ułożyłam życiowy i podążałam tym szablonem, i wydawało mi się, że tak będzie. Szkoła, studia, rodzina, dzieci, dom. No i życie takie statyczne praca, ogródek. No wiecie, taką miałam wizję życia. I jakiś taki scenariusz na swoje życie, a później życie właśnie pokazało mi, że takiego scenariusza nie będę mieć. I to jakieś dwa lata temu o 180 stopni się wszystko obróciło. No i stwierdziłam, że okej, okay, adaptuję się do nowych zmian. Skoro nie będę miała. DOMU, rodziny na ten moment, e, swojego ogródka. Ja myślę, że osoby, które, e, które mnie obserwują, to mniej więcej wiedzą o co chodzi, bo wiedzą też, jak wcześniej żyłam. No po prostu wróciłam e, do takiego inaczej. Wyprowadziłam się. Miałam taki epizod w życiu, że się wyprowadziłam ze swojego miasta rodzinnego. Tam. Prowadziłam właśnie takie życie, o którym mówię, dom, rodzina i tak dalej, w cudzysłowie rodzina. Eee, wróciłam do Warszawy i dwa lata już zmieniam swoje życie w taki, a nie inny sposób. No jest to niezwykle inspirujące. Boże, ale zamotałam, mam nadzieję, że nie wiadomo o co niczego chodzi. Nie, spokojnie, niczego nie zamotałaś, wszystko, wszystko jasno wytłumaczyłaś. Tak, starałam się ogólnie tak... Niedosadnie, ale myślę, że, że da się z tego coś wyciągnąć. I które życie jest fajniejsze? O, każde. Każdy, bo doceniam w sobie taką cechę, że potrafię się cieszyć z małych rzeczy. I mnie dużo małych rzeczy cieszy, no i to, to, jest, to jest fajne. Więc. No tak. Bo ja myślę, że ten szablon życia pod tytułem praca, szkoła, rodzina, dom, ogródek, to też jest OK. Tak, jak najbardziej. To jest dla ludzi, którzy po prostu też takie życie y, lubią, ale zmiana przynosi zawsze coś nowego, coś fajnego. Tak jak mówisz, teraz zaczęłaś chociażby biegać, masz kolejne kroki pod tłem maraton, który już y, przebiegłaś, teraz za chwilkę maraton i kolejne nowe cele. No tak, tak. Mm. Raczej, żeby, żeby nie było. Ten scenariusz... O, przepraszam, dotknąłem mikrofonu. Wszyscy Mam nadzieję, że nie będzie. Wszyscy dotykają. Tak. Dobra, sądzę. On taki jest, że wiesz, zaczepia. Tak. tak. Musisz go też trochę tak... Dobra, pomidziać. Tak. <grym> Obydwa scenariusze mi się podobały, żeby była jasność. Tylko skoro życie um, potoczyło się tak, a nie inaczej, że nie mogłam trwać w tym scenariuszu, a zaczynam kolejny etap życia i zaczyna się kolejny wątek no to ja chcę wykorzystać okazję i to co, to, co mam teraz nie? w stu wycisnąć ile się da właśnie mam możliwość to co mówiłam, nie? mam zdrowie mam siłę, mam e, żyjemy w... przepraszam, klucha cześć klucha no Zje nam trochę tego studia, ale trudno. Jest okej, okay, mamy dużo. Niech się na duże studia, może trochę zjeść. Tak, żyjemy. No może jeszcze wskoczy nam tutaj na, na krzesełko. Dobrze, chyba... damy jej czas, niech je. tego. <grym> <grym> Ona chyba zaraz pójdzie spać. Jest no to, 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 to spać okay. dobranoc. Dobrze, to wracając, żyjemy w czasach, gdzie mamy masę możliwości, i fajnie by było to wykorzystać. Możemy podróżować. Mm, możemy robić piękne aktywności, bo technologia poszła do przodu, bo mamy masę sprzętów, mamy wspaniałe buty z <śmum> membranami, z jakimiś różnymi udogodnieniami i, i no, no fajnie korzystać z tego. Może te buty to nie do końca dobry przykład, ale wiecie o co mi chodzi. Że, żyjemy w dobrych czasach, gdzie. gdzie tak, zaprątałam się. Można dużo. Można dużo. A chcesz nas zaprosić do swojej listy rzeczy do wyciśnięcia życia? No zapraszam serdecznie, co chcecie zrobić? No co tam jest? Chcemy się dowiedzieć, co chcesz zrobić. Opowiadaj, mm. co jest na twojej liście. Jeszcze do zrobienia, bo na pewno jest tego oh, dużo. Myślę, że... Czy to też nie jest właśnie rzecz, którą, e, której, którą planujesz? Bo tak jak powiedziałeś, wcześniej miałeś wszystko zaplanowane, a czy teraz to wygląda tak w życiu, że nie planujesz? Że tak, o teraz chcę zrobić to. To nie do końca tak, bo gdzieś jakieś ramy mam. Nie? Taki scenariusz rozpisany, ale nieszczegółowo, bo teraz jest taka różnica, że jak coś się nie powiedzie, to mam otwartą głowę i przyjmuję to, co jest, takim, jakim jest. Nie denerwuję się, tylko szukam innych możliwości, innych rozwiązań. Nie? A wcześniej było takie niezrozumienie, no dlaczego? Dlaczego? Y ten scenariusz, który sobie zaplanowałam, nie wypalił. No a teraz mówię, jakoś taka dojrzałość przyszła z mhm. czasem. Ale to pięknie brzmi. I tak. naprawdę trzeba to wziąć do siebie, że jeżeli coś nam nie wychodzi, to po prostu to jest inny scenariusz i musimy to przyjąć. Mhm. No tak, tak to sobie tłumaczę. Mówisz, że do jakiegoś czasu wychodzisz ze swojej strefy komfortu i pokonujesz lęki i wymieniasz tutaj bieganie jako jako jedna rzecz, wychodzenia z strefy komfortu. Co daje Ci bieganie? Mm, dobra, to bieganie właśnie nie jest moim lękiem. Nie wiem, może tutaj coś jakoś zamotałam. Za e, lękiem jest rozmowa, e, udzielanie wywiadów. wywiadów. Odhaczone e, <gryboś> <gryboś> to jest. Bardzo przyjemnie. E, co daje mi bieganie? Właśnie bieganie jest dla mnie taką formą. Mm, Lekarstwa na sam, lepsze samopoczucie na odstresowanie, na, na, na poprawienie nastroju no to już było poprawienie nastroju na no tak, po prostu lepsze samopoczucie tak to bym nazwała. I też często bieganie traktuję jako Antidotum na mm, rozwiązywanie problemów. Jak mam być jakieś pożary w pracy, to no żeby pochopnie, na szybko nie podejmować decyzji, zakładam buty, szybka przebieżka, pół godziny, wracam ze świeżą głową. Właśnie, świeża głowa to jest to jest super po bieganiu. Mm, i, I tak ze spokojem mogę podjąć decyzję i zazwyczaj to są dużo, dużo lepsze niż tak na szybko. Mm. O ja to doskonale znam. Ja miałam nawet takie momenty, że y, ze swoim byłym chłopakiem się y, rozmawialiśmy <głos> <głos> intensywnie i w pewnym momencie mówię stop, ja muszę pójść pobiegać, bo ta rozmowa się źle potoczy. No <noise> I dosłownie, i jest... ubrałam się, wyszłam i później jak wróciłam, to już zupełnie inaczej to wszystko jakby wyglądało i miało inny ton. Kasia, a jak wychodziłaś biegać, to robiłaś taki sprint, że biegłaś ile fabryka dała, ile, ile byłaś w stanie przebiec i tak <głos> dobra, <głos> zeszło ze mnie? Czy po prostu szłaś sobie tak pobiegać spokojnie. Asia, ja miałam jakiś taki moment, że rozstałam się z chłopakiem i poszłam od razu pobiegać, jeszcze wtedy mieszkałam z koleżanką w mieszkaniu i ona do mnie weszła i mówi, co się stało, ja, ja nic jej nie odpowiedziałam, ubrałam się, wyszłam na bieganie i wtedy jeszcze biegałam z aplikacją Endomondo, dała mi wszystkie odznaki, szybkości, długości, jakiegoś kilometrażu i on ja wow, ja muszę się rozstawać. <grym> Nie, więc Teraz to, to już był... nie życzymy ci, żebyś się rozstawała, nie, 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 nie. wykorzystujemy to, tak. inaczej bieganie do czegoś innego. Bardzo kocham twojego męża i, i to, to nie jest do tego, ale tak, jakby bieganie na pewno jest swego rodzaju terapią i dla każdego jest oczywiście czymś innym, ale no to jest piękne, co mówisz, że... Nie masz takiego planu, bo nie wiem w sumie, czy masz rozpisany plan biegowy, ale z tego, co wnioskuję, chyba nie. Asza rozpisuje <grym> na, <treningach. grym> na trening New Balance Rank Club rozpisuje. No i tu jest kolejne pytanie, bo przychodzisz na te, na te treningi grupowe, ale czy wolisz biegać z grupą, którą już sobie trochę do siebie przystosowałaś i zorganizowałaś pod grupę? E, czy to jednak te treningi sama ze swoją głową? I tak, i tak, ale tu nikogo pod siebie nie dostosowałam, żeby było. Nie, super. Naprawdę ja się na to patrzę. No, ale to jest Dlatego tak, to że jesteś. my jesteśmy teamem i ten team sam siebie przeskakuje, nie? Na każdych mhm. spotkaniach jest no, level wyżej. Level, wyżej, level wyżej. Ostatnio robiliśmy interwały. I tak patrzę na zegarek. Tak trzy tempo, nie. Właśnie, już wiem o co chodzi w tempie, tak patrzę tym, te, tempo trzy, później schodzi mówię, o dobra, 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 stop, to już jest za dużo, znaczy za szybko i tak sobie pomyślałam, że fajnie, że mamy tą ekipę, bo każdy ma inne możliwości i się dostrajamy w ten sposób, jak ktoś biegnie szybciej, no to próbujemy ich doścignąć i no. Czyli napędzacie i się nawzajem. Na, napędzamy się nawzajem i, tak, i jakoś fajnie uzupełniamy. I w ten sposób jesteśmy w stanie też sprawdzić właśnie swoje możliwości i przekraczać swoje możliwości dzięki teraz, teamowi. No właśnie, przez to, że dołączyłaś do, do naszej grupy biegowej, myślę, że korzystasz ze wszystkich zalet biegania w grupie. Dokładnie tak, czyli motywacja, czyli yy, poznajesz y, jakie są metody treningowe, Biegania, jak, je, jak właśnie działa tętno. Możecie ze sobą porozmawiać i poczuć, nie wiem, jak ty się czujesz w takim treningu, jak ty się czujesz. Zapisujecie się razem na biegi, motywujecie się razem, biegniecie razem. To jest piękne. No, to jest piękne. Ty po no. prostu weszłaś na do całego w to bieganie. Ja no i wciągnęło jak No To co po maratonie w takim razie? No właśnie. I to jest też ważne, żeby. Y po odhaczeniu celu, nie? tak w cudzysłowie, m, dalej w tym trwać. Żeby, żeby podtrzymywać to co, to, co jest najpiękniejsze w biegu. I mam nadzieję, że to nie będzie w moim przypadku wyglądało tak, że po maratonie nagle gdzieś tam moje. <grym> Myślę, że grupa biegowa <grym> ci nie pozwoli. No właśnie, to jest. Super. Rozumiem, halo, Agata, dlaczego ci nie ma na treningu? Mhm. No i, Jesteśmy pod Twoim domem, wychodź. Cieszę się. Mam nadzieję, że tak będzie. Wiecie, u mnie to jeszcze kwestia podróży tutaj może zakłócić. Jednostajne takie wypady. No właśnie, treningi. bo, bo próbowałyśmy się umówić na ten podcast i cały czas mi mówisz, nie, mnie wtedy nie ma, wyjeżdżam. Więc dużą hmm. częścią twojego życia są podróże. Jaka teraz na ciebie czeka? Hmm. Czy nie chcesz mówić? Nie, mogę. W maju do Tajlandii lecę. Fantastycznie. No. Dobrze wspominam Tajlandię. Byłaś niedawno, uh, nie? No, widziałam. <grym> w Tajlandii da się zakochać. No, Absolutnie. A co z podejdę pod jakieś tipy. Na czas moich takich dłuższych podróży, krucha zostaje z moją rodzinką, ale okay. na te po Polsce albo po Europie bliższej ją zabieram ze za sobą. A czy to jest pies, z którym da się biegać? O, oczywiście. To jest <grym> to jest mała sprinterka. O, no. oh, wow! Zrobiłyśmy w zeszłym roku w maju trasę rowerową wzdłuż brzegu Bałtyku. Mhm. No i to wyglądało tak, że kupiłam na tę okazję specjalnie przyczepkę i myślałam, że ona będzie siedziała w tej przyczepce. Ona, Skubana, w ogóle nie chciała siedzieć w tej przyczepce, tylko wiedz obok. I mi no, tak szkoda było. Z jednej strony. No Jak widzę, że już ją nosi i ona chce biec, no to jej pozwala. A z drugiej wiem, że no nie może takich dystansów robić. Jak my pokonywaliśmy tam 80-100 km dziennie. No. Proszę, jeszcze raz spojrzę na, na pieska. Bo <grym> teraz śpi. O, odpoczywa. To są jakieś bardzo długie łapki do biegów długich <grym> i szybkich. Yy, biorąc jest... tego pieska, rozumiem, że nie wiedziałaś, jak się potoczy historia. Yy, nie, to jest kubaniec, ale że wiedziałam, że ona jest sportowym pieskiem i lubi bardzo biegać, bo to jest taki pies zaczepny, to obronny, wiecie. Jak wychodzę z nią na spacerki, to ona najpierw zaczepia pieski, inne, najlepiej większe od siebie, a później ucieka. I ucieka w moim kierunku, gdzieś tam plącze mi się pod nogami, ale jej sprawia ogromną przyjemność no, genianie się z nimi, bo te psy nie są w stanie jej doścignąć. Ona taka, właśnie dzięki temu, że jest mała i ma takie. No, dosyć silne nóżki, ale też no, jest taka krępa, to jest niewymiarowa, ale jej się, jej się udaje jakoś tak. No. Ona po prostu wychodzi poza system. Ktoś może powiedzieć: Nie, ty nie będziesz biegać, a ona pokazuje, że można obok roweru. Całą tak. trasę 400 km. No, prawie, no rozsądek, wiecie, brał górę. Przechać, i ma przebiegu. Tak. Siedziała w tej przyczepce. Już tak, się. To Ty jesteś w... przykładem, że można w... żyć bardzo intensywnie, podróżować bardzo dużo i mieć psa. Z którym można robić wszystkie rzeczy, bo bardzo często ludzie mówią: Nie, przy moim trybie życia to w ogóle pies się nie nadaje, przecież to w ogóle będzie cały czas gdzieś odstawiany i tak dalej, a on cały czas ci towarzyszy. No dobra, to poukładajmy, Aha. bo ja tak zamotałam. Też próbowałam, tak jak wcześniej powiedziałam, ogólnie ten pierwszy no scenariusz. Raz. Tak, uh -huh. na chwilę się cofniemy. Ten pierwszy scenariusz, jak opisała mnie, dom, rodzina, ogródek i tak dalej. Byłam w związku. I z byłem partnerem, mieliśmy pieska, kluche, no ale Parnera nie ma, jest piesek. No i z pieskiem podróżuję. Tyle. <grym> tak Czyli to, trochę to. Nie był Życie. twój wybór, tylko tak po prostu wyszło. Tak wyszło. Ale kluchola kocha w największą. Ja sobie nie wyobrażam bez niej życia. I jak tę trasę obmyślaliśmy razem z kumplem rowerową, no to ja sobie nie wyobrażałam, że jej nie zabierę. nie To już kombinowałam. Ale to był taki też proces przygotowania. Przed, najpierw kupiłam plecak dla psa. I ja tak wiecie, Zakładam ten plecak na siebie, rower. I tak kruchami tu pazurkami na ramieniu się wbija. Tutaj widzę taki og... język zwisający. Obok. Mówię: No dobrze, ten plecak chyba nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Trzeba dać jej coś komfortowego, żeby mogła usiąść, położyć się. No i e, szukałam przyczepki długo pod jej wymiary, żeby też nie była ciężka. Nie? No i tak, i tak przyjechałam, taka rozkoszna, w ogóle nie wiedziałam, na co się porywam. Ten e, mój kumpel m, obmyślił trasę, że będziemy pokonywać 100 km dziennie. A ja jeszcze przy tym nagrywki, nie? Yy, Zaplanowałam, więc mówię, żeby nie przeginał. Mam psa, mam przyczepkę mamy dociążenia w postaci sakiew z jednej i z drugiej strony. Właśnie jeszcze przerwa na nagrania. No i to jest 100 km dziennie. On mówi, E, ludzi, kagata. Wyjedziemy rano o siódmej, stówkę zrobimy, będziemy o 15, 16 na miejscu i będzie czas. Ambitnie. No, ja tak sobie pomyślałam, a żeby było jasne, ja wcześniej nie byłam na takiej wyprawie dłuższej, rowerowej, więc. No, to... I ile wcześniej jeździłaś tak za jednym razem? Na 20 kilometrów zrobiłaś. I nagle z z 100 tak, z 4. Tak. no, to, to nie jest dobry przykład. Nie za sobie przykładu. No, Ale jest... nie to, że raz jeden dzień 100 kilometrów, tylko to robiłaś przez. O, y, przez 4 dni. Nie. Tak, tak, czter, tak czter, przez 4 dni. Jeszcze raz. Przez 4 dni codziennie 100 kilometrów. Tak, jakoś wychodziło. Nie, no co, co, codziennie nie 100. Jakoś pierwszego dnia 100, drugiego też 100, trzeciego 80, no jakoś tak wiecie. To, już, to jest już nadal dużo było z górki. To jest nadal dużo. To jest nadal więcej niż 20 kilometrów. No, no i. A właśnie... jak się czułaś w czasie takiej wyprawy? No właśnie. No, iż bardzo szybko nastawy prawa zweryfikowała po pierwszym dniu, bo te 100 kilometrów nie trwało do 15, tylko dotarliśmy jakoś do, o 22.00, przetyrani, zmęczeni. Ja jeszcze dostałam swoich kobiecych tematów, więc mnie brzuch bolał. Fantastycznie. I tak patrzyłam na tego swojego kumpla <grym> z przymrożonymi oczami. No i tak to, tak to wyglądało. To była próba waszej znajomości. Nie, nie, nie. Właśnie. Bardzo fajnie byłoby się, w ogóle nie kłóciliśmy, a jak człowiek jest zmęczony i jest na I takich tak. wyprawach, no to szybko się weryfikują, nie? Wzajemne tutaj relacje. Było bardzo fajnie, mimo właśnie takiego dojechania, i kolana mi odpadły po pierwszym takim dniu intensywnym, i bałam się, że następnego dnia nie wsiądę na rower. Ale 15 minut, rozgrzeweczka i rozjechałam ten ból. Rozjeździłam. Później już było z górki. No to jest poważne wyzwanie sportowe. Przeszłaś też 170 km szlakiem, mhm. dobrze mówię, Kamino. Mhm. Jakie jeszcze wyzwania sportowe przed Tobą? Bo, bo są poważne. Maraton. 400 km przez ile? 4 dni? Mhm. Taki. taki trekking. No ale nadal. No. Jakie sobie jeszcze stawiasz wyzwania sportowe? No, bo tutaj trekkingu Chciałabym wrócić na ten szlak, Kamino, ale tak yy, dłużej, żeby iść na przykład miesiąc i. A zrobiłaś, <grym> Nie... że tak powiem, tylko te 8 dni, bo ograniczał cię czas, czy chciałaś się sprawdzić na początku? Sprawdzić. Okay. Sprawdzić, bo ogólnie moja przygoda z takimi dłuższymi pieszymi wycieczkami. <grym> Zaczęła się od zaproponowania przez kumpla wypadu na główny szlak świętokrzyski. Mm -hmm. To jest fajna trasa, tam są niewysokie górki, niewysokie przewyższenia. Dla początkujących idealnie, tylko że ten mój kumpel powiedział, że on by chciał zrobić pół szlaku jednego dnia, czyli tam 50 km. Ja mówię: dobra, idę. <grym> nie ma problemów. I też wiecie, tak totalnie w ciemno, zdecydowałam się, a później zaczęłam kombinować dobra, dobra. Nie mogę w żadnym wypadku pokazać swoje słabości, że, że w razie czego yy, nie, nie dam rady, nie? Jakoś sobie tak w głowie to wszystko poukładałam, to nie jest dobre. To nie mhm. jest dobre. Yy, ja o tym wiem. No ale jakoś tak damska duma mi nie pozwalała, yy, nie pozwalała myśleć inaczej, niż tylko dam radę. I to był w ogóle taki mój pierwszy, pierwsza styczność z takimi sportami jak to nazwać? Wytrwałościowymi, wytrwałościowymi, o. Szukałam tego słowa. I to było dwa lata temu. Dwa lata temu poszliśmy na ten szlak zimą. No i zrobiliśmy tam 48 km, był razem jeszcze z nami kumpel, te, temu kumplowi niestety hmm, odciski się pojawiły, musieliśmy zrezygnować. I to też było wspaniałe, bo szliśmy w teamie i mimo tego, że ja sobie tam gdzieś z tyłu w głowie, wiecie, taki scenariusz hmm, wymyśliłam, że nie mogę pokazać swojej słabości, jakby coś się wydarzyło, no ale na szczęście nic się nie wydarzyło, czułam się bardzo dobrze, hmm, to... Hmm, trzymaliśmy się w teamie i obiecaliśmy sobie że jak coś się komuś stanie to przerywamy i wracamy razem że nie ma czegoś takiego że się oddzielamy no i to było super i tak właśnie ten nasz kumpel złapał pęcherze w stopach, doskwierał mu ból i dwa kilometry przed osiągnięciem celu zrezygnowaliśmy. I to jest, to jest, no, wyczyn, żeby, żeby na coś takiego się zdecydować, nie? Jak to się Bo mówi, głowa... czasem hmm. trudniej zawrócić, niż zdobyć szczyt. No, głowa głowa krzyczy i jest Przecież tam mężczyzna jeszcze tylko dwa kilometry. Tak. Nie dasz rady? Były tak. takie rozmowy? Hmm. Czy okej, okay, to zawracamy. I bez dyskusji. Przez chwilę myśleliśmy, mimo że sobie ustaliliśmy na początku tra trasy, że idziemy razem, wracamy razem, to ten nasz kumpel powiedział, że on poczeka na nas i żebyśmy my poszli i wrócimy. No ale jakoś tak to się wszystko potoczyło, że, że no, już się zatrzymaliśmy w tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, mieliśmy transport i wróciliśmy. Wróciliśmy y, do parkingu, gdzie mieliśmy swoje auto, nie? Już wracaliśmy. Ja mam taki wniosek, że tobie jak się coś zaproponuje, to ty nie odmawiasz. No tak. <laughs> znaczy, zależy. bo Dobra, to, to wręcz wręcz jak raz do po prostu fajn... muszę coś wymyślić. <laughs> no, <laughs> myśli, co, to brzmi tu. wszystko jak, jakbym szła w ciemno bez przemyślenia, ale tak nie jest. Ja się wcześniej sprawdzałam. I, i tak jak ten, ta Pierwsza wycieczka dłuższa, te 50 kilometrów, które sobie założyliśmy, była moim sprawdzianem, ale też podstawą do dalszych rozwojowych wypraw. Nie? Ja już wiedziałam, że skoro sobie poradziłam na tej wyprawie, to mogę przejść Kamino 30 kilometrów dziennie, spokojnie, bo już poznała, poznaję swój organizm, już wiem na co mnie stać. I minimalne kroki robię do przodu z przekraczaniem swojej granic. Bo to najpierw było najpierw była ta wyprawa głównym szlakiem świętokrzyskim, później było kamino, później trasa rowerowa i z tą trasą rowerową, bo zapytałyście wcześniej, albo nie wiem, ja tam mhm. powiedziałam, że w sumie kumpel zaproponował, i okej, okay, fajnie jedziemy, zrobimy tą trasę wzdłuż brzegu Bałtyku. Ale ja wcześniej mieszkałam w górach, nie przeprowadziłam się w góry i tam jeździłam na rowerze. Gdziekolwiek, żeby na przykład, na przykład dostać się do sklepu, no były jakieś przewyższenia, były pod, podjazdy, więc siłą rzeczy mój organizm cały czas trenował, cały czas pracował, i, i wiedziałam, że mogę sobie pozwolić później, w dalszych etapach, na jakieś tam wyprawy. A czy my wspomniałyśmy tutaj w podcaście, że, że przyjechałaś do nas rowerem? Dzisiaj, właśnie. Nie. No właśnie, więc, więc mówimy to jeszcze raz, jeżeli, jeżeli powiedziałyśmy, że tak, przyjechałaś do nas rowerem razem z pieskiem, który jest w przyczepce. Mamy nadzieję, że uda nam się to pokazać w tym podcaście. Dorzucimy nagranie, jak, jak to pięknie wygląda, bo to jest naprawdę tak urocze. I czy tak się też poruszasz po Warszawie? Czasami tak, no. Zdecydowanie wolę rower niż autem w taką pogodę. Tym bardziej unikam korków. Jest zmienniej. Bo, bo jeszcze trzeba dopowiedzieć, że nasze biuro jest pod Warszawą. Tak. Więc miałeś do przejechania dzisiaj ile kilometrów? 20. Mhm. No, sorry, co przełykam. To jest? Co to jest? Dobrze piszę dla Przecież to jest rozgrzeweczka. To jest coś, co robię kiedyś. Teraz to już robię codziennie. Fajna sprawa. Pytanie. Mhm. Najpierw. Szlaki, w trakcie jeszcze rower, teraz też dużo biegania. Czy ty jesteś w stanie określić, który z tych sportów najbardziej jest tam w Twoim serduszku zagnieżdżony? Bieganie. Natürlich. Bieganie, bieganie. Oczywiście, bieganie. A odpowiedzi. Nie, tak poważnie. A tak poważnie to. Chyba problem polega na tym, że ja uwielbiam sport ogólnie aktywności. I. Każdy mnie cieszy, każdy mnie jara i nawet te jeszcze przeze mnie niepoznane. Jak wchodzę w no właśnie w jakiś sport, to, to, to ja, ja się oddaję w 100% i mnie to cieszy. I to wyglądało wcześniej tak, że jak byłam młodsza, właśnie podstawówka, gimnazjum, mm, można to porównać do. Takiego ciemnego pomieszczenia wchodzę i po macku na regałach na przykład nie, y, sięgam po jakąś rzecz, po jakąś aktywność i to jest bieganie albo to jest siatkówka, bo siatkówkę też trenowałam, albo to jest y, y, ringo na przykład, nie? No, i, tak, on <noise> taki nieważne. Chyba I, ważne. Nie, nie, nie. No i to wiecie, i tak różnych rzeczy się i małam, bo mnie to interesowało i szukałam w tym siebie. Najdłużej zostałam fakt, faktem przy bieganiu i przy siatkówce, no a teraz jest taka różnica, że mam zapalone światło i sięgam po to, co chcę. Na tych regałach a siatkówka gdzieś tam leży sobie z boku zakurzona, a skupiam się na, na bieganiu, nie? Teraz na przykład. Ja bym chciała jeszcze wrócić do, do tego, o czym mówiłaś na początku. Jest to trudny temat, ale myślę, że, że bardzo, bardzo fajny dla naszych słuchaczy, bo to też myślę, że każdego z nas dotyczy, że każdy ma jakieś, jak powiedziałaś, lęki. I między innymi dlatego nie, nie chodziłaś do innych podcastów, bo, bo nie lubisz wywiadów, nie lubisz mówić, no bo zazwyczaj wywiady to jest mowa o sobie i zastanawiam się, czy są jeszcze inne jakieś czynności, które przyłamują twoje lęki, które właśnie teraz robisz, mm -hmm. oprócz tego, że po prostu do nas przyszłeś. Dalekie podróże. Niedawno byłam w Afryce i ja byłam dziewczyny tak postresowana przed wyjazdem, cały proces mnie paraliżował. I to tak nie wygląda, nie? To, 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 co mówiłam, że na Instagramie pokazujemy przesianą rzeczywistość, to co chcemy. I mm, też mam taki charakter, że jak przeżywam wewnętrznie, to ja zagryzam zęby i nie pokazuję tego, tylko zawsze wolę się skupić na tej pozytywnej stronie mocy. Mm. I coś właśnie a propos tej mojej przemiany, nowy rok, nowa ja i przełamywanie lęków, bać się robić. Stwierdziłam, że a dobra, pokażę, jak, jak wyglądała podróż do Afryki. Konkretnie był taki moment kryzysu przed. Czy to była podróż solo? Prawie solo. Nie. Na miejscu już byłam z. Kolegą, kumplem, leciałam sama do Afryki. I to wyglądało tak, że na, na lotnisku, przed wejściem do samolotu, wyciągam telefon, żeby nagrać właśnie komunikat, krótki, nie to I yy, właśnie mam w tym momencie kryzys. Jest mi źle, czuję lekki stresik, i ja nie potrafiłam nic powiedzieć. Miałam gulę w gardle i po prostu poleciała to na łez. Ja tak mówię, o, no dobra, to jest dobrze, nie? To, to o czym świadczy? No i tak się poryczałam, popłakałam sobie chwilę tam, minutkę, dwie, oczyściłam się i stwierdziłam, że to było potrzebne, bo przechodzę właśnie jakieś tam swoje, swoje emocje i akurat przez to, że wyciągnęłam ten telefon, miałam nagrane, mówię, dobra, wrzucę to w rolkę, i niech ludzie też widzą, że, że podróże to nie jest tylko kilka ładnych zdjęć na Instagramie i, i koktajl z polemką i radość, tylko jak chce się samemu gdzieś polecieć, to, to czasami to jest, no to jest stres i to są właśnie takie lęki. Przeczytałam w internecie też komentarz jakiegoś człowieka, jakiś po prostu randomowy, że tworzysz bardzo autentyczny content na Instagramie. No, I dziękuję. chyba tak jest. To, to mi miło. Powiesz, no, wiele się słyszy, że dużo osób na Instagramie czy na TikToku tworzy coś specjalnie pod swoich obserwatorów, a myślę, że właśnie tutaj jest u ciebie zupełnie inaczej. Że pokazujesz taką prawdziwą siebie i pokazujesz, jak, jak to naprawdę wygląda. Mhm. To mi miło, tylko że właśnie to jest też ten proces. To to, co wam powiedziałam na początku tak bardziej dukałam, <grych> że na Instagramie pokazujemy to, co chcemy i tworzymy taką bańkę wokół siebie wygodną. I wywiady są o tyle niekomfortowe, że ktoś może zadać właśnie niekomfortowe pytanie. I musisz jakoś sobie poradzić z odpowiedzią. I tego się chyba najbardziej bałam wcześniej. Że tak wolałam żyć w swoim bezpiecznym świecie, a teraz zaczęłam mówić, mówić o wszystkich. O, o wszystkim o tych dobrych i o dwóch stronach medalu, o tych dobrych i tych gorszych, nie? I to jest chyba oczyszczające. Tak, tak. Mamy mm, dobra, no dobrze. Tak. <ścoughs> Zastanawiam się, czy to, co powiedziałam, nie jest zbyt ogólne znowu. Myślę, że trochę omijasz jeden temat, ale też myślę, że specjalnie dlatego nie będziemy tutaj drążyć tematu. Wiele osób, które właśnie cię obserwuje, wie o co chodzi. Mhm. Więc tutaj zostawiamy ci naprawdę tą spokojną przestrzeń, że wiesz, Tryfujemy jesteśmy tutaj na kawie, rozmawiamy o, o dobrych, miłych tematach, ale też tych takich życiowych i, i, i trudnych, o których właśnie fajnie, że się z nami dzielisz, bo z tych tematów możemy wiele wyciągnąć dla siebie i może pomyśleć, rzeczywiście nie wszystko jest łatwe. No tak, no ja byłam bardzo pozamykana wbrew pozorom wcześniej i tak się byłam wyjść do świata. Bałam się właśnie no, udzielania tych wywiadów, no, podałyśmy przykład, ale no, kiedyś bym w ogóle, bo w ogóle by mi nie przyszło do głowy, że polecę gdzieś sama na jakąś wyprawę. A, no też podróżowałam sama, nie? Już miałam taki epizod i to jest niesamowicie otwierające na, na świat no, i budujące twoje, twoje przeświadczenie, że kurczę, jesteś silna dałaś Myślę, że, radę. Myślę, że tutaj masz idealny przykład tego, że, że podróże solo bardzo rozwijają. Kasia trzeba robić rzeczy również. Dużo podróżuje, za chwilę znów ucieka. Tak, widziałam. Ja również Popuszczam. pierwszą swoją solo podróż yy, rozpoczęłam właśnie w Afryce. Yy, I również przybijam ci piątkę. A przybijmy. <grym> <grym> za to, że po pierwsze te podróże solo yy, ktoś tak może sobie powiedzieć wow, ale to jest czat. Ty wszystko ogarniasz. Ale są też momenty, kiedy możesz i masz do tego święte prawo usiąść i popłakać, pomyśleć sobie. Ale z drugiej strony, w tych podróżach właśnie się okazuje, jak bardzo y, potrafisz i jak dużo możesz pies. zrobić. Sorry. Pies. Tak, tak, tak. To już efekty dźwiękowe wpisane no, w ten podcast. się, się e, Tak, no 100% prawda. E, tak, no, nie wiem czy kontynuujemy temat podróży ja wam tylko dopowiem że ja tutaj reprezentuję tę część słuchaczy która się zastanawia boże jak można lecieć gdzieś na drugi koniec świata samemu bo fajnie jest lecieć z kimś z kimś można z kim można podzielić się już tu i teraz danymi emocjami z przeżywania danej rzeczy czy po prostu zwykła rozmowa w czasie podróży czy nie wiem radzenie sobie z trudnościami zawsze jest razem lepiej raźniej jest prościej Logistycznie I, i, dużo. I, łatwiej. i wam szczerze, że, że mnie przeraża myśl, żeby lecieć gdzieś samemu, bo, bo, bo po prostu to, co wszystko wymieniłam, dużo prościej jest z kimś i, i tak no, podziwiam. Teoretycznie podziwiam. tak, a praktycznie jest tak, że jeżeli nie wiem, jak Ty masz, ale z kimś musisz liczyć się z czyimś zdaniem. A jeżeli jesteś sama, to możesz być sama wtedy, kiedy ty chcesz być sama, jak masz otwartą furtkę na social życie. To po prostu go tworzysz. Jak jesteś otwartą osobą, to po prostu rozmawiasz i poznajesz ludzi, a jak tego nie chcesz, to nie robisz. Jak chcesz iść w góry, to idziesz w górę. Jak chcesz pływać w jeziorze, to pływasz w jeziorze. Mhm. Jak chcesz z kimś, to na pewno kogoś spotkasz. I, i faktycznie trzeba dużo samemu ogarniać. A no coś za to są... coś. Zawsze coś za coś. Dokładnie. Jak, jak jedziesz z kimś, no to. Kompromisy są bardzo ważne, żeby ten wyjazd dobrze pamiętać i żeby nie było żadnych spięć. I faktycznie no to, to, co mówisz, nie, przy podróżach spolo, solo yy, przebywanie samemu ze sobą daje dużo swobody i dużo takiego komfortu, że możesz sobie zrobić, co masz, na co masz ochotę, nie? jak masz ochotę teraz pójść na kolację to idziesz na kolację, jak chcesz pójść w góry to idziesz w góry no swoboda, no ale to jest zawsze coś kosztem czegoś jak, jak się jedzie samemu to proces przygotowania jest dużo bardziej intensywny bo musisz wszystko sobie zaplanować i jesteś dana na siebie, głównie na siebie no, no tak jak A jakie to były kierunki twoje, tych solo podróży? pierwsza, na Islandię poleciałam już wcześniej byłam na Islandii, ale. No dobra, to, to, to w sumie mogę powiedzieć, może ktoś z tego coś wyciągnie. Akurat u mnie case był taki, że miałam zaplanowany wyjazd razem ze swoim partnerem, ale w międzyczasie gdzieś tam nasze drogi się rozeszły. No i nie, nie polecieliśmy sami, razem, nie? Stwierdziłam, że okej, okay, no skoro. Nie lecimy razem, to czemu mam rezygnować z z podróży, skoro tak bardzo chciałam. Już się nakręciłam, nastawiłam. No zrobię to. No zrobię to sama. No i przy tym było dużo stresu, bo wiedziałam, jakie są warunki na Islandii. Pogoda sprzyjająca. Widziałam też kilka dachujących aut. No to wiecie, już takie czarne scenariusze się pojawiają w głowie. Jak ty sobie poradzisz? No ale sobie poradziłam. Przyleciałam. Czułam się... Te wszystkie jakieś wątpliwości, które były w głowie z automatu rozwiane. Czułam się... No, jak u siebie, bo Islandia jest takim moim miejscem i swobodnie poruszałam się po wyspie. To, to było też. Ja jeszcze nie byłam, a bardzo chciałabym polecieć. Zapraszam, to... Chciałaś zrobić aktywności, to słuchaj tak. Tak, zróbmy plan rzeczy po tym podcaście, które zrobimy. Dobrze. No i z Islandią tak się potoczyły dalsze losy, że zaczęłam wracać. Ten pierwszy wyjazd dał mi tyle siły i tyle odwagi, że no, jakoś tam 2 trzy miesiące później znowu przyleciałam. Później zebrałam koleżankę. Później koleżanka do mnie przychodzi i mówi, że ma takich znajomych i oni bardzo by chcieli zwiedzić wyspę. No, i szukają kogoś, kto mógłby im ją pokazać. Ja tak sobie myślę w roli przewodnika, nie przewodnika. No dobra, ale idę w do nie. No i patrzcie w przeciągu dwóch lat, jak się tutaj wszystko zmieniło, jaki to jest proces, nie? Z takiej dziewczynki, która miała pełną masę obaw, do dziewczyny, która zabiera ze sobą małżeństwo i pokazuje swoimi oczami, Kawałek świata, który kocha. Mo, no, się rozmarzyłam no, teraz. No to jest coś wspaniałe. To jest coś wspaniałego. Super się tego słucha. Mm -hmm. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie będą kolejne kroki, kolejne podróże, kolejne wyjazdy, kolejne punkty na bucket liście. E, o, patrz, aż świeczka nam zgasła. Zgasła, co oznacza? To, nie, to że nie spełni. oznacza. To, że się spełni. To nie Dobry. oznacza końca naszego tak. podcastu. Powiedzmy, że to jest biały dym. Tak. <noise> Wybór nowego planu na życie. <głos> Dobra. <głos> Niech tak zostanie. Ja, ja bym chciała jeszcze dopytać, już powoli będziemy kończyć ten podcast fantastycznie inspirujący. Widzisz, A tak szybko czas leci. A, e, ale <noise> dziękuję chciałabym zapytać. Czy dostajesz feedback od swoich obserwujących, że ich inspirujesz, że oni zrobili coś dzięki tobie, że wyszli ze swojej strefy komfortu, że spełniają marzenia, że pojechali tam, a nie mogli się odważyć wcześniej? Mm -hmm. na pewno tak. Mm -hmm. I to jest niesamowite. Za każdym razem, jak czytam taką wiadomość, to mam po prostu banana na twarzy, usamki widać. Nie? Tak. Jeszcze niedawno dostałam wiadomość, że dziewczyna wybiera się na kamino i pyta o buty. No to ja tam odpisuję, taka szczęśliwa, że miałam tej tej, że jak coś, to właśnie polecam taki sposób, a nie taki i wiecie, da daję to co, to, co mogę dać od siebie, jak ktoś pyta oczywiście. A czy właśnie jako początkująca biegaczka wystartowałaś już w półmaratonie, dobiegłaś na metę, masz medal, pokazywałeś też na swoim Instagramie, jak się ubierasz na taki bieg, czy też dostajesz wiadomości, że hej, dzięki tobie zaczęłam zacząłem biegać? Dostałam, no. Jezu, Dostałam. tak, tak, niech się szerzy ten sport Dostałam, właśnie dzięki to takim osobom jak ty. Fantastycznie. No, to jest wspaniałe. Dumą. Patrz, Asia, to wszystko, wszystko trochę, jak trochę... domino, tak, no, nie właśnie. Nie Dla mnie to byłaś inspiracją. Teraz I dalej. przekazujemy dalej. No. Jest takie fajne powiedzenie, że dobro, którym się dzielisz mnoży nie? w istocie, więc ja jestem w ogóle jestem fanką tego, tego zdania. Tak, Promocta więc takiego. dzielmy się dobrymi rzeczami, dzielmy się też prawdziwymi rzeczami, dzielmy się spełnieniem marzeń i gdzie jest pies, bo musimy go pokazać. No to A ja w tym czasie jeszcze powiem, że my cię przedstawiliśmy też jako influencerkę i to jest, to jest słowo, które może się kojarzyć komuś dobrze albo nie? źle, mm -hmm. ale tłumacząc na polski, ty masz wpływ na kogoś. I zobacz, jaki ty masz wpływ na ludzi, którzy Cię obserwują. Pokazujesz, że można iść samemu, można iść z kimś, można biegać, można przekraczać kolejne granice. I myślę, że to można wyciągnąć z tego podcastu, jak i również z całego twojego życia, że no, z, tym, z tą obawą to wiadomo. No, tak jak na początku tu usiadłaś, a zobacz, teraz jesteś zaskoczona, że ten podcast już się powoli kończy. Mm. A mm -hmm. myślę, że gdyby nie było tego limitu, to jeszcze byśmy tu trochę posiedziały i trochę byśmy wyciągnęły z ciebie tych historii, bo jest ich bardzo dużo. Dziękuję wam, <laughs> dziewczyny, za zaproszenie i za zaufanie. Na maksa jest mi miło. No, to my dziękujemy, że, że zechciałaś do nas y, przyjść, opowiedzieć o sobie i mów więcej o sobie, bo, bo masz co mówić. I, 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 I nie ma trudnych pytań. Hmm, ja się bardzo bałam, że nie będziemy miały o czym rozmawiać. W sensie było mi niesamowicie miło, jak napisałaś z zapytaniem, czy, czy chcę wpaść. I okej, okay, no, odpisałam, że właśnie ten rok jest rokiem zmian z miłą chęcią, a tak sobie później pomyślałam. Kurczę, ale co ja mam mówić o bieganiu? Co ja mam w ogóle mówić? A wiesz, co jak powiedziałem Dasi? Ale to będzie super podcast. <głosy> <głosy> tak. Mam nadzieję, mam <noise> nadzieję, że będzie się przyjemnie słuchało. Ja zdaję sobie sprawę, że jak na pierwszy podcast mogło to wszystko jakoś z mojej strony chaotycznie brzmieć. Nie, nie, nie już, wybrzmieć. Już. było super. Dobra. Zróbmy Mam nadzieję. Na, zróbmy na koniec tylko jedną rzecz. Yy, gdybyś mogła dać takie od siebie przesłanie do ludzi mm, tak. słuchających ten podcast, obserwujących ciebie albo poznających Możesz ciebie? też do kamery powiedzieć, bo też tu nas jest, oglądają. Tu jest tu twoja kamera. Mm -hmm. To jest hasło roku. Moje hasło roku, które sobie powtarzam w głowie. Bać się i robić. Jej! Bardzo ładne. Hmm. Dobrze, bardzo Ci dziękujemy. Ja Wam również dziękuję. Czyli co, do Klucha! Czy jest Klucha? Klucha, chodź, zmusi. Tak, teraz tutaj do to już musi. Chodź, tu słońce. Nie zmusza pokazać. się psa, ale teraz musimy zmusić. Chodź, 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 chodź. Chodź, bo to O, po iść. Wybierzcie Cześć, O, jakie błędy. Ona robi rzeczy też. Mm -hmm. Tak, bo trzeba robić rzeczy. Agata Sacewicz i Klucha, daj głos. Wow. Wow. Pod nami. Yes. <laughs> Bieganie.pl